Pod hasłem Rewolucje i przełomy w nauce rozpoczął się 9. Chorzowski Festiwal Nauki. 27 marca w Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych miał miejsce start naukowego maratonu, a wykład inauguracyjny na temat ludzkiego wzroku wygłosił dr Tomasz Goryczka. Młodzież miała okazję także zobaczyć na żywo urządzenia i pracę naukowców. W tym roku festiwal ma być zdominowany przez praktykę. Przede wszystkim mało wykładów, a dużo warsztatów, bowiem wydaje nam się, że działanie jest najważniejsze. Będziemy się bawić w Młodzieżowym Domu Kultury matematyką, heraldyką, dziennikarstwem. Będziemy jak zwykle współpracować z Planetarium Śląskim. Odbędą się po raz pierwszy chyba w ramach Chorzowskiego Festiwalu Nauki zajęcia w Szkole Muzycznej, którą przecież także w Chorzowie mamy. Bardzo ważna rzecz to nowe miejsca na planie Chorzowskiego Festiwalu Nauki, Hala Huty Kościuszko. Tam będzie można zobaczyć, jak to Polacy kolej w Brazylii budowali, bo mimo tego wielkiego sukcesu niezbyt wiele osób o tym wie. Oprócz tego historycznie właśnie w tym miejscu zabawimy się także analizą tego, co wywołała, być może wywoła agonię świata, rewolucja bolszewicka. Bardzo interesujące, myślę, jest także i to, że naukowców kojarzymy zazwyczaj ze ślęczeniem przy książkach i mikroskopach, a tutaj cały cykl zajęć także w Parku Śląskim. Tradycyjnie w Chorzowskim Chemiku będziemy doświadczać bliżej i dalej chemii. Będziemy zapraszać na te zajęcia także przedszkolaków. Dzisiaj w trakcie inauguracji byli obecni także przedstawiciele Rady Seniorów, więc myślę, że będzie się działo. Dużo będzie się działo, trochę ględzenia też będzie, ale proporcje chyba będą odpowiednie, żeby tylko ględzenie nam nie towarzyszyło w trakcie tych dni. Zajęcia powinny być przede wszystkim interesujące. To jest tak, że Im bardziej urozmaicony jest sposób prowadzenia zajęć, docierania we właściwy sposób, właściwy dla percepcji też odbiorcy, bo inaczej odbiera przedszkolak, inaczej człowiek starszy. Tym bardziej ten festiwal zakończy się, czy ma szansę na sukces. Mówiąc o odbiorcy, czy o relacji odbiorcy z tym, co chcemy przekazać, to również obudowa festiwalu, czyli nie tylko suche słowo, nie tylko to, że nie tylko XIX-wieczna dydaktyka, ale również pokaz, również włączenie do działań, interaktywne działanie. To jest istota tego festiwalu. Chorzowski Festiwal Nauki potrwa do 31 marca. Z programem imprezy można zapoznać się na stronie festiwalnauki.chorzow.eu.